Witam wszystkich zebranych. Mam nadzieję, że przejście zadziałało i nic nie zepsułem, nie zlagowałem. Ale tak, to znowu Gwiezdny Kluczeł. Witam ponownie w pociągu. Tak. Widzę, że tutaj wielkie zwierzenia na czatach lecą. Jak mówię, ja jestem otwarty na wszelkie zwierzenia, na wszystkie dyskusje. Ale też nie oczekuję tego. Okej. I tak, no witamy w pociągu, w którym się nie widzieliśmy jakiś czas. I tak, jak widzicie, Equilibrium Part 5 na mnie krzyczy. Cichaj, siostra. Nie wiedziałem, że ten NPC już jest dostępny. Myślałem, że tego NPC dopiero w następnej wersji wprowadzałem. Nie mogę swipe'nąć po coś, czego jeszcze nie ma. No to z Bogiem czy coś. Żegnaj. Ale tak czy inaczej, no. Pociąg. Powróciliśmy. I druga połowa 1-1. Smutna ta chwila, smutny czas. Bo nie będę ukrywał, do ostatniej chwili walczyłem o to, by mieć perfect account. Każda możliwa postać, wszystko na 100%, co można było mieć, jeśli chodzi o postaci. Ale niestety, Silver Dog go sobie poszła. Nie przyszedła. Zrobiłem prawie wszystko, co mogłem. Prawie wszystko, mam na myśli wszystko poza światami Uherty, poziom 2 wyżej, i wyżej. W sumie tym. Z innego mnie zostało. No nie przyszedło Silver Doggo. Tak czy inaczej nie jest aż tak źle, jak sobie poradzimy. A najważniejsze jest to, że... No wiem właśnie tak, ale... Najpierw jest to, że to mi daje teraz podwójną szansę na... Pana Trumnę. Więc tak. Może jego chociaż zdobędziemy i tam tutaj. Niestety ją się obawiam, że mogę też dostać, bo to znowu jest lisica. I możliwe, że klątwa, którą rzuciłaś na mnie, Stingyun, droga siostra, no będzie działać. Tak czy inaczej, PT mam nie najgorsze, ale też nie najlepsze, bo mamy PT obecnie, zaraz pokażę ile. Trochę tego jest, żeby nie było. I wolę to pokazać już teraz tutaj wszystkim otwarcie, by było. Ale proszę, 55, 60, 65. Okej, 70, więcej niż myślałem. Równo 70. Okej. To kilka więcej niż myślałem, więc tak, no. 70 PT, 50-50 i 20 dni na zdobycie tego wszystkiego, więc... Może się uda. Przy czym, szczerze jestem tutaj trochę teraz, jakby to powiedzieć, na fensie, że tak trochę się na płocie, niepewien. Czy będziemy lecieć, zdobywamy gościa, znikamy, pora brać Lightcona, czy raczej lecimy, dopóki nie dostaniemy pierwszej Yukong. Nie mam pojęcia. Jeszcze będę się zastanawiał, mam 20 dni potencjalnego streamowania na to wszystko. Czy w sumie 20? Tak, chyba da radę. To jeszcze będzie przed czasem przerwy naszej. Od streamów na czas wyjazdu, ale tak. Leci nam oczywiście Wildfire. Bo nie mogę włączyć Take the Journey. Bo jak mówiłem, niestety YouTube strasznie nie lubi Take the Journey. Ale tak, nie ma co marudzić. Przechodzimy do testowania postaciów. Zaczynając oczywiście od najnudniejszych, które już wszyscy znają. Przechodząc po coś nowego, ciekawego. Kończąc na... Księcnym Torcu. Czyli właśnie... Luoka. Pan Trumna. Tak się dzieje. Zaczynamy od... Cinque, czegoś tak? Znany jako Pani Ryba. Więc będziemy się bawić w płytki i w ryby. I proszę. Może ciągle ciągnąć płytki w swojej turze. Używa potężnej zdolności, kiedy ma 4 płytki tego samego typu. Więc tak, no. Hazard, smoltur hazardu, hazard. I teraz tak, widzę, że tutaj daje beczkę, więc... Więc zrobimy coś takiego. I... Hit płytką. A przy okazji muszę trochę przyciszyć sobie, ale to... Tak. To jest tak, bonk. Chociaż wiem, że nie powinienem. I teraz tak, mamy 3 płytki takie same, 2 inne. Więc hazard! Nie zadziałało. Hazard! I mamy kompleta, jej! Udało się! Możemy się bawić w hazarda! I teraz robić i trochę płytki. I potężny damage. Okej, druga płytka. Mamy 4 punkty, więc hazard. Hazard. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Oj, proszę, kto by się spodziewał? Zadziałało! Hit?
I teraz jeszcze rybę zrzucamy na głowę. I bonk. No, i jako, że użyliśmy Ultimate'a, to teraz mamy tryb ryby, czyli gwarantowany rzut. Powiedziałbym, że bonk. I kogo by tu chronić? No, na niego to rzućmy. Bo teoretycznie tarczka March ponoć zwiększa szansę na to, że daną postać zaatakują. Nie spotkałem się z tym, żeby to było prawdą, ale no. Teoretycznie, i to jest tak, mamy jeden punkt. Czy hazard zadziała, czy nie? Nie zadziała, no niestety, jest w takim razie hit zwykłą płytką. Bez trybu superpotężnego ataku. I no. Zaraz. Zadziałamy. Oj, proszę, już dobrała sama. No. Pani ryba. Postać, której nie używam za bardzo. Bo jakoś tak nie chce mi się siedzieć, żeby ogarniać jej wszystko. Ale wiem, że jest świetna i potężna. Jak ją chwilowo testowałem na początkowych etapach, to dobrze się sprawdzała. Tak, a teraz Pela. Pela. Tak czy inaczej, nie jestem w stanie powiedzieć jej pewnego imienia i nazwiska. Zbyt rosyjskie, zbyt nie pamiętam. Zmniejsza obronę, usuwa buff z jednego wroga. Tylko postać, prosta. Więc tak, rozbijamy oczywiście to. I teraz tak, jako że mam tutaj tą dwójkę... O nie, nie mogę zmienić, no kto by się spodziewał. To zrobimy tak. I tak nic lepszego nie mogę zrobić ze swoim życiem, więc no. Zrzucamy. I atak rakietowy na wrogów. Pamiętajcie, drogi dzieci, jak ktoś jest waszym przeciwnikiem, to nie chodzi o to, żeby mu wybaczyć. To nie chodzi o to, żeby rozwiązać sprawę adekwatnie. Nie! Róbcie po prostu strzał satelitarny. A teraz najważniejsza cecha, jaką posiada Pela. Jej E. Najpierw usuwa tarczkę tego dziadostwa, potem bije mu jakieś obrażenia. Największy powód, dlaczego ja nosiłem ze sobą przez bardzo długi czas, kiedy byłem w Belobog. A teraz tak, coś takiego, zrzucamy i proszę, znowu zamrożony, obrażenia są. I tak, niestety dziadostwa nie dobijemy, przez to znowu nałożę sobie tarczę. Bardzo wredne, no ale niestety tak to działa. Dunhang typowo, obrażenie zdaje. Cichaj, siostra! Cichaj, siostra! Ja wiem, że pewnie skończysz na tym, że mnie zmotywujesz, żebym zrobił z tego shorta, ale cichaj! Ja wiem, że ty skończysz na shorcie. Ja to wiem, naprawdę. Ja sam się ukłamuję, że ja z tego shorta nie zrobię. W szczególności, że mam zanotowane, że to było około 14 minut 30 sekundy. Ale no. Tak to się zawsze kończy. Walnę jakiś tekst i potem... Gdyby to było bardzo starte, to można byłoby zrobić teraz spało mu się chciać shorta. Ale no, nie chcę mi się tego szukać. Dobra, tak czy inaczej. Pela skończona. I teraz Yukong. Pierwsza z dwóch nowych postaci. Nie wiem o niej prawie nic, poza tym, że jest harmonią tutaj. I to jest zwiększa atak, crit rate, crit damage sojuszników, którzy są następni. Okej, czyli ona robi rundę, a potem ktoś, kto jest po niej, ma jakieś super większe statystyki. Tak to przynajmniej interpretuję. I zwiększa prędkość ruchu, kiedy eksploruje, czyli co? Okej, łuczniczka. Łuk normalnie prawie niczym z Genshinów. Chociaż, muszę dokładnie się tam przyjrzeć. A, już chciałem krytykować, że nie trzyma łuku za nic, a nic, ale ma takie dziwne trzymadło. Okej. Dobra. To teraz tak, zestrzelam beczkę, bo trzeba. I teraz jak działa? Aha, możemy włączyć jakiś super turbo ultra tryb jeszcze bardziej sprintowy niż normalnie. Więc szarżujemy, strzelamy i co dalej? Co dalej mam zrobić ze swoim życiem? Okej, i teraz tak. Atak podstawowy, zadaje typowe obrażenia. Nie ma konkretnego pisu, ale wiadomo. A tutaj dobywa jakieś dwa staki czegoś. I zwiększa atak sojuszników, kiedy to coś jest aktywne. Okej. Mogę zobaczyć coś więcej, czy tylko tyle? Już się nie sprawdzałem. To jest ten skill. 70%. Okej.
okej, okay, mocne to. 70%, tak, oczywiście wiadomo, że to jest już na 8 poziomie i tak dalej, ale okej. Okay. Mocny. To jest tak, technikę to już widzieliśmy, talent. Basic atak zadaje dodatkowe obrażenia w wysokości 70% ataku i zwiększa przebijanie na odporności o 100%. Co drugą turę? Okej. Okay. Dobra. Ultimate. Okej, okay, czyli tutaj widać, jeśli to jest aktywne, kiedy Ultimate jest używany, będzie zwiększać crit rate, crit damage, zadaje obrażenia. Czyli co, trzeba mieć to aktywnego, żeby użyć tego, czy jakby nie rozumiem? Będzie brzmi na normalnym efekcie, ale dobra. Mamy to zrobione przez sprinta, więc teraz... Basic Attack. Pamiętajcie, jestem w tym Basic Attack. Rozbija od razu to. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Jak już to są postacie takie typowo testowe i w ogóle, to... wow. Tak, prawda o życiu i śmierci rozwiana natychmiast. Tak, to sanktuarium jest tylko wizją. Strzelałem wam, by nie zdążyłem. I cóż... Rules are made to be bonked, więc bonk w rule. I... to jest aktywne czy nie, bo już nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, aktywujemy skilla. Okej, okay, skill nakłada dwa staki tego po prostu, ale skipuje turę. Okej, okay, nie atakuję. Dobra, dziab. Okej. Okay. A potem dwie następne tury będą właśnie wzmocnione. Jeśli to aktywuje, to co to robi? To strzela. Okej. Okej. Czyli jeśli strzeli normalnie, to zdaje tylko obrażenia. Ale jeśli miałeś tamten efekt, to zwiększa przy okazji crit rate, crit damage'a. Warto wiedzieć. Tak czy inaczej, ciekawa postać, trochę taka... Wymaga więcej myślenia niż inne, żeby tego dobrze użyć. W zasadzie, a czy na pewno chcę rzucać... Proszę, że co? Ja wiem, że nie mam tego boosta, więc nie zwiększyło tamtych, ale dlatego mówię, że ult wymaga myślenia, czy użyć go wtedy, kiedy nie mamy, żeby szybko dobić, czy nie. Więcej myślenia niż w innych przypadkach, więc ciekawie bywa. Tak, wiem, że OP, nie musisz poprawiać opo na OP, bo wiemy, o co chodzi. Ale tak, ciekawa postać. Może być ciężko w obsłudze konkretnie, tak do pełni, ale fajna się zapowiada. Wreszcie on. Człowiek z trumną. Człowiek z trumną, zobaczymy jak działa. Ale tak, automatycznie leczy tych, którzy mają małe HP, okej. Okay. Tworzy jakieś leczące pole. Sojusznicy będą się leczyć po aktywowaniu ataku. Usuwa... buffy ze wszystkich wrogów. Okej, okay. O, patrz, trumna się pojawiła. O, dotknął trumny i ona świeci. Jakże niesamowite. Dobra, a to jest jego atak. Klienci napijają pełne gracy. I tak, jeśli chodzi o jego ataki, animacje i tak dalej, to... wiem, że da się to jakby widzieć w wątku głównym, delikatny spoilerek. Ale to nie to samo, widzieć to jako... asystę i tak dalej, a co innego widzieć to w pełni. To jest tak. Umiejętność, jakkolwiek działa to, co tutaj... Boże kwiatuszki. I teraz użyliśmy tego, dziab z rapiera. I uwaga... jak to aktywuję, to od razu włączyłem jakieś takie dziwne coś i... super, moje postacie to są prawie całe HP od ataków. Jeszcze oni. Tutaj mam restore, czyli tylko jedno leczenie. A na ataku kilka precyzyjnych zgnięć i tyle. Wieczny sen nie jest końcem, okej. Okay. Powinien w ogóle spowolnić tę animację, jak obserwowaliśmy animację jego i tam wcześniej, więc... jednak teraz tylko to. Tak. Marli powrócą. Rzucił trumną i wiele jakichś takich efektów zrobił. Interesujący gościu. Przepraszam bardzo, nie potrzebuję
tutaj żadnego backseat gamingu i widzę przecież to pole i wiem, że healuje na ataku. Ale tak, no każda taki po prostu, kiedy jest pole aktywne, to powinien leczyć. To już zrozumiałem. Okej. Okay. Dobijemy robota? Może się uda. No najwięcej to on nie bije. Ale nie ma się dziwić, on nie jest stworzony z myślą o tym, żeby po prostu być głównym DPS-em. U niego ten atak podstawowy ma być dodatkiem, który bije nie najgorzej. A po aktywacji pola, no tak naprawdę pomyśli w ten sposób. Może spokojnie czytać swój atak, żeby siebie leczyć. Nie wiem skąd. Receive Divinity, czyli zdobądź boskość. Okej. I wielki atak trumną i aktywujemy pole lecznicze. Świetny gościu. Ja już go lubię. Chęcią bym go używał. Nawet Bailu bym nim zastąpił. Bo przeciwieństwie do Bailu, jego leczenie jest bardziej niezawodne, mi się wydaje. Jeśli nie to, żebym narzekał, ale leczenie Bailu, wierzcie mi. Zawsze przeskoczy nie na ten cel, na który ma przeskoczyć. Zawsze to ja to mówię. Ile mnie nie brał, zawsze tak się kończy. I zawsze, kiedy ktoś z waszej drużyny ma umrzeć, ona miałaby kogoś ożywić swoim tym pasywkiem. Nie zrobi tego. Bo rundę wcześniej dostanie zamrożenie albo właśnie tego imprisonment. To jest co wam postać zginie, mimo tego, że macie Bailu. Moje doświadczenia. Możecie się nie zgadzać oczywiście. Ale u mnie zawsze prawda tak się dzieje, jak prywatnie mam coś ogarniać. Może jak autobitwa ma coś ogarniać, bo najczęściej jak coś robię, to na autobitwie. Ale tak. Wniosek muszę zdobyć. Kolejna ważna rzecz. 3 Companion Mission, które będziemy mogli zobaczyć, zrobić. Ale tak, zanim coś tutaj, tylko jeszcze chciałem sprawdzić jedną ostatnią informację, bo tutaj jakieś opisy są. Zobaczcie, wygląda tak podobnie do tej osoby, to jest jakaś tajemnica już wielka, jakaś kryptyczna, nie wiadomo o co chodzi. Jakiś mroczny secret. I genialny detektyw Marzec 7. To będzie ciekawy quest, potencjalnie. Potem zadanie z Bailu. Bailu znowu uciekł od alchemików. Ale okazuje się, że ta uczyczka była tak naprawdę niespodziewanym wezwaniem do domu. Może być ciekawe też, ale bardziej poważniejsze niż tamto, przynajmniej z opisu. A tutaj proste. By przechwycić uciekłych myśliwych z Stellarona, przesło boskiego... jak się nazywa? Porucznik, czy tam asystent? Nie wiem, jak to przetłumaczyć, nigdy nie pamiętam. Ale tak, krzesła boskiego przewodnictwa, tak jak chcę to przetłumaczyć, właśnie Yanqing, czy jakoś tak, Yanqing, wyruszył solo, czyli samemu na misję polowania. Trzeba wycieczkę na polowanie. Edwa wydaje się w miarę okej, poważne. To się wydaje memem. Naprawdę. Przez to wygląda to, że to jest robota dla genialnego detektywa Marzec 7. To już mi się wydaje, że to będzie mem. No, jest oczywiście też event. Ale zanim to wszystko, to dostałem mnóstwo SMS-ów. Więc zobaczmy, co to będzie. Starki, czy to twój numer? Jestem jakimś tam jestem urzędnik Dacho z Komisji Utrzymywania, no tam, wymiaru. Jak zapewne się świadom, były niewielkie problemy. Tak, Yanqing, wiem. Problem na Love ostatnio. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że mi z czymś pomożesz. A czy w ogóle będę w stanie ci pomóc? Okej, jestem spoza świata, więc nie wiem, czy będę mógł pomóc, to nawet lepiej według niego. Okej. Okay. I rozpowszechnienie tych informacji. Po incydencie generał i mistrzyni tego, jak to się nazywa, Diviner, czyli takich, powiedzmy,
Wróżb, tak nawet chcę przetłumaczyć. I stworzyli listę. Chcą zobaczyć wszystko. Tak, konkretna komisja. Chcą, żeby ta komisja cała. Transportu, tak nawet chcę przetłumaczyć. I my, żebyśmy sprawdzili wszystkie. Znaczy, sprawdzili osoby, które podróżowały w konkretnych czasach do konkretnych miejsc. Uważam, że ktoś przyniósł kontrabandę na lofu. Okej. Okay. Dlatego poproszę nas o pomoc. Okej. Okay. Chciałem zobaczyć dlaczego. W jaki sposób. Okej. Okay. Okej, okay, i to jest story quest właśnie tamtego. Tego. Luoki. Okej, okay, nie są połączeni z IPC. Nie rozdałem za bardzo informacji, więc jeśli ktoś poszukiwany przez IPC by się tutaj dostał, nie byliby w stanie zidentyfikować go. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Czyli tu mam pierwsze zlecenie. I znowu coś od nas chce. Razem? Mhm. Pamiętamy, jak ostatnio pokonaliśmy tego Mara Strack. I uratowaliśmy smoczą damę, czym kobietę. Tak, oczywiście, pamiętam. To będzie quest Bailu pewnie. Okej. Okay. Okej, okay, czyli chce nas odwiedzić, bo chce coś nam przekazać. Okej, okay, dobra, drugi quest. Okej. Okay. Starki, bohater, który odwrócił kryzys na stacji. Czy to ty? Serio, jesteś taki sławny? Mhm. Mhm. To mogą być jakieś pomocy. Dobra. Mhm. I teraz tak, czy mogę podejść, kiedy będę na stacji Herty? Teraz mam dwie opcje. Albo powiedz mi najpierw o co chodzi, albo ludzie myślą o mnie tylko kiedy są problemy. Ta opcja niech będzie. Okej, okay. Przynajmniej nam zapłacą, dobra. Okej. Okay. Mam dwa questy. Wiąt. Teraz pytanie brzmi, od czego chciałbym zacząć, od questów czy od eventu? Zacznę od eventu. Jakoś tak, jak tak mam o tym myśleć, wydaje mi się, że event będzie najlepszym starterem. Będzie mniej dialogów, mniej czytania, więcej tłuczenia się. Akurat teraz nie będę ukrywany na walkę, mam największą chętkę. Jak to wie, może nawet dadzą nam fajne postacie do testów. Ale nie mam pojęcia, co to za wydarzenie, poza tym, że jest jakieś. Okej. Okay. Grumpy, czyli takie maruda, można nazwać. Okej, okay. Kim jesteś? Okej, okay. To jest ten sławny Starki. Okej. Okay. Zacznie się skupiać na swoich badaniach i zapomniała o wszystkim. Pomaganie ludziom to po prostu moja natura. I bardzo dobrze dziękuję za nam i za to wszystko i tak dalej. Nam coś zostaniemy, ale dobra. Najpierw zobaczymy, o co chodzi. I to jest tak. Badacz pierwszego poziomu. Jakiegoś departamentu wprowadzonych sztuk. Nadal nie wiem, czym jest do końca departament wprowadzonych sztuk. Tak chodzi w tym głowie, ale no. To jest tak. Kilka rzeczy. Pierwsze, dopiero się tu wprowadziła i nadal się przyzwyczaja. Tylko, że tutorem jest jakiś Wen Shilling. Nie jestem pewien, coś mi to mówi, ale nie jestem pewien.
Wiedźmin. Okej. Dobra, ale ja chciałbym usłyszeć, co z tym wszystkim chodzi. Okej, czyli dostała jakieś dziwne te aplikacje symulacyjne z nakazem przetestowania ich. Okej. Okej, to co wysłała, bo najprościej mówiąc jakieś tajemnicze oprogramowanie, nie jakieś takie śmieciowe, które każdy co chwilę robi, pełno bugów, w ogóle nie wiadomo co to ma być. Zobaczcie. Tutaj mam do czynienia z jakimś takim poważniejszym, porządniejszym. Ciekawa sprawa. Nawet bardzo. Ale nigdy nie poważniejszym, potężniejszym, poważniejszym. Nie, do końca to może być coś totalnie innego. Okej. Okej. Powiadomienia na Discordach, nie wiem czemu. Okej, czyli dostaliśmy symulator bitwy Stellar Flare. Okej. Siła Asta o pomoc? Zobaczymy. Herta na pewno nie, ale... Okej, czyli dostajemy tą symulację, którą musimy jakąś zrobić. Okej. Zobaczmy, co tutaj będzie z tym... Z tym Stellar Flarem, konkretnie mówiąc. Co dalej, ale tak. Musimy pokonać konkretną ilość rund. Też będziemy mieli konkretną ilość wszystkiego przed każdą bitwą. Każdy będzie dawać jakiś kalny, ważne wzmocnienie sojusznikom. Zmiany słabości i wytrzymałości wrogów, dobra. Mhm. Okej. Okay. Jak przejdziemy na podstawowej, to będzie mieć jakieś większe, gdzie będzie 9 fal, 3 fale będą silniejsi, będziemy mogli osobno stać po trzeciej i szóstej fali wrogów. Okej. Okay. Nie, żebym to wszystko ogarniał. I widzę, że to co jakiś czas tylko będzie, ale dobra. I żeby dostać wszystkie, musimy na karłowatej gwieździe i na gigantycznej gwieździe. Tym jest super gigantyczne. Najważniejsze są te dwa, to może kiedyś też zrobię, ale tak. Okej! I tu jeszcze, co najgorsze i najlepsze zarazem może być, muszę używać swoich postaci. Super. Będzie kiepsko. Ale tak, musimy przejść na tym, więc no. Tutaj 40% siły, tutaj mamy 100% siły. I tak, wszyscy mają elektrykę. Więc pytanie brzmi, kogo tak naprawdę chcemy brać. Jak na mój gust, najważniejsze będzie to, żeby mieć szybką eliminację tego dziada. I innych, więc... Arlana, oczywiście, że wezmę do testów. Więc tak. Rayblazera może warto też wziąć. Będę potrzebował jakiegoś leczenia czy coś, nie wiem. Nie wiem, czy będzie potrzebne. Do tego właśnie, powiedzmy, że wezmę tak. I na ostatnie miejsce, a dobra. Niech będzie to Bayern. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pewnie zlamie, ale okej. Okay. Nie trzeba heala tutaj, siostra. Poza tym, proszę skończyć z tym Baxit gamingiem. A
Dobra. Mamy coś takiego i teraz mamy Ultimata. Okej. Zadziałało skutecznie dosyć. Okej. A właśnie, mogę coś znowu zrobić. I znowu mogę to zrobić. Teraz tak, mogę albo jeszcze raz jego uderzyć, albo jednak z tamtych. Uderzę jego. I znowu użyję Ultimate'a. Challenge completed. Jako, że szybko to poszło, a reszta nadal nie jest otwarta, można spojrzeć jeszcze raz w ten sposób. Musimy 6 rund w... Czy 6 fal w 3 rundy. Czy zadziała, czy nie? To, co ostatnio się działo, pokazuje, że tak, że to się uda. Więc tak. Dobra. Dobra. Nie minęła pierwsza runda. Mamy falę pokonaną numer 1. Okej. Pozwól, że ci zapłacę 10-krotnie. Okej, wszystko tutaj pokonane. Tutaj nie, ale spokojnie, zaraz będzie pokonane. Jestem tego pewien. I podkreślam, to wszystko nadal w jednej turze. Jeśli jedną turę stracę, co będzie tragedią, to następnie będę musiał się poprawić, ale spokojnie, damy radę. Tak, nie okazuj litości. Okej. Okay. Sytuacja jest taka, nie inna. Dlatego zróbmy tak, tutaj nie przebacz, muszę jego. Zobaczymy, jak nasz wspaniały atak falołapowy, który jest dużo rzadziej falołapujący niż zwykła Sila, sobie poradzi. I teraz tak, o... Pytanie teraz, czy chcę dobić to, czy... Znaczy, nie, liczę na to, że to samo sobie zginie, więc zrobię tak. I niestety Arlan się nie triggernął. To jest niebezpieczne. Gdyby się triggernął jego... Ten Ultimate, to bylibyśmy w bezpiecznej pozycji. Takiej tutaj nie jest najbezpieczniej, ale spokojnie damy radę, przynajmniej wierzę w to. Ponownie aktywujemy. I ostatnia tura. Poza tym idzie, musimy być bardzo ostrożny. Może trochę zmienić nawet drużynę, bo nie wydaje mi się, żeby to była najskuteczniejsza. Dobra. Czy dobiję tym? A no, dobiłem. Wrogowie się wzmocnili, niestety. Ale dobra. Jeszcze trzeba po prostu ostrożniej decydować, kiedy chce się poszczególne ultimate i tym podobne rzucać. Jedne, które mogę ciągle, to w sumie jest Bailu. O tym się nawet nie muszę przejmować, ona jest tylko po to, żeby wyleczyć. I teraz tak. Nie potrzebuję niczego więcej, bo widzę, że mój ten tutaj dziad kosmiczny sam to dobije. Okej. Dobra. Niestety dużo HP-ków mi zostało. Ale jeśli teraz użyję tego, to nie wróci mi to, więc muszę zaakceptować to, jak to wyszło. I niestety liczę na to, że moje inne jełopy, Stefany, to dobiją. A nie będzie takiej opcji, nawet na to nie liczę. Okej. Nie ma co się oszczędzać. Tak, nie ma co się oszczędzać chyba. Choć nie, on może przyzwać więcej tych robotów. Zaryzykuję, zobaczę, czy przyzwie ich więcej. Jeśli nie, używamy. Od razu? Jeśli tak, to też używamy od razu. Dobrze.
Dzięki temu, że to zrobiłem w taki sposób, jestem w stanie aktywować go jeszcze raz, gratisowo. I od razu aktywujemy też tamtego dziada. I to jest wielka chwila, bo zobaczymy, czy się uda zrobić od razu za 6 rund nagrodę, czy nie. Jeśli nie, to byłem trochę nieostrożny i jest to czysto kwestia tego, że po prostu nie przemyślałem niektórych rzeczy. A jeśli się uda, no to mimo moich znamień, jakimś cudem miałem farta. I minimalnie się nie udało. No cóż, w takim wypadku to sobie poprawię już samemu, bo widzicie, jak to będzie wyglądać. Jak najbardziej jestem w stanie to zrobić. Ale tak, najważniejsze rzeczy tu mamy. I tak, dalej się nie da. Pytanie brzmi, ile teraz tego wszystkiego mam? Czy stać, czy nie stać? Więc trzeba iść na questy. Tutaj już nic... A nie, przepraszam, jeszcze mogę jej powiedzieć o tym, że skończyłem i że, no, że sobie jakoś radzę. Ej, marudzie. Ja, przelazłem pierwszą stage'ę. Bardzo easy. Dobra. Dostałem trochę kredytów. Nic swoją drogą. Nie pamiętam, gdzie konkretnie to było. Nie wiem, że w tej grze, ale w tym momencie. I gdzie, kiedy, jak. Ale gdzieś gra się w sumie sama tak trochę zastanawia nad sobą. Robisz tą 12 na 3 gwiazdy, co? A, dobra, chodzi ci o abysy. Ale tak, cudem właśnie gra się tak naśmiewała, że jakim cudem Belobok, który był odcięty od IPC i innych rzeczy przez kilkaset lat, nadal używa kredytów jako swojej waluty. Nie pamiętam, w którym miejscu to konkretnie było, ale wiem, że się naśmiewali z tego, więc no. Ciekawa sprawa. I nie wiem, czemu tak mi teraz naszło na to. Ale pytanie brzmi teraz, co tak naprawdę powinniśmy zrobić? Czy zająć się wyzwaniem Bailu, czy poznaniem tego całego właśnie naszego człowieka trumny jako Trailblazer tym razem? Osobiście powiedziałbym, że zacząłbym od właśnie spotkania z Luoką. Czy jak mu tam? Nie. Nie. Nie, siostra. Nie ma takiej opcji. It's getting late. Where to now? Już zobaczę jeszcze jedną rzecz. Czy obie są w tym samym miejscu, czy mi się tylko wydaje? Tak, obie questy są w tym samym miejscu. To może zrobimy tak. Wyłączę to. I zobaczymy, który się aktywuje. Który się aktywuje jako pierwszy, tego zrobię. Ja z nim mam pogadać, czy jak? Okej, on tu gada jakieś takie teksty typu związane z ich rasą, z tym, jak to działa. Dobra, jednak nie mieliśmy z nim gadać, tylko mieliśmy wejść do środka. Wybaczcie. Ale tak, trochę mnie kaszli. Nadal męczy. I który się aktywuje, ten się aktywuje. Okej, aktywowało się trumna. Próbuję tu pomóc z investigation, czyli z śledztwem. And these would be Miss March 7th and Mr. Yang, I presume. That's right. I'm the first one. He's the second. We're here to help. March. Też to było oczywiste, że ty jesteś March, a tam jest Yang. Well, Yang. Nie musisz się zachowywać, jakbyś była totalnie dumb. Chociaż tak wszyscy już wiedzą, że jesteś.
George, try not to sound too excited. We're here for work, remember? Dobrze mówisz, Walt. Dobrze mówisz. Nie ekscytuj się, dzieciuchu. You're the one getting excited. My first detective case. Finally, my intelligence and wisdom have a chance to shine. Wow. Tak. Inteligencja i mądrość. Tak, na pewno. Miss March, Mr. Yang. I've been looking forward to meeting you. Make yourselves comfortable. One moment, please. Jingyan! Give me the photos! Coming, coming! Stop yelling! Thanks for waiting. These are the Outworld travelers who were sighted in the location specified by the General and the Master Diviner. This was 2 days before the Ambrosial Arbor came back to life. We'd like you to take a look. Do you recognize any of them as a threat? Let me take a look. So these are the suspects. I see. O, wydaje mi się, że Welt coś zauważył, rozpoznał. O cholera! What's wrong, Mr. Yang? See anything fishy? O cholera! Dopiero teraz sobie skojarzyłem. To nie... Nasz gościu z trumną przypomina nie byle kogo. Dopiero teraz sobie zorientowałem się. Te wspomnienia tylko to potwierdziły. Dzięki bardzo za przypomnienie o tym. Siostra, jeśli jesteś tu obecna, powiedz, czy przypomina ci kogoś gościu z trumną konkretnego? Kogoś konkretnego, bo ja wiem, że powinien ci przypomnieć. Teraz sobie skojarzę jeszcze bardziej, ale... Ale tak. I'd like to see more information on him. Which one? Let me see. Coś nie tak, panie Yang? Cokolwiek taki nie pasuje? I thought we talked about copying people. Dostałem achievementa. Chyba za to, że zrealizowałem marcz. Czy coś takiego. Ale okej. I don't have any concrete evidence, but I think he's worth checking out. Okej. Warto go sprawdzić. Him? I remember him. He's a traveling merchant. He trades throughout the universe. Knows a thing or two about remedial arts, too. He registered himself on the Xianzhou as... what was it again? Locha. His name is Locha. Locha. That's okay. Right, Locha. He came to the Xianzhou with a huge box this time. Some sort of funerary contraption. It had a funny name. Something to do with coughing? It was pretty conspicuous. I had to ask him about it. Trumna. Coffin. It's a tool that certain non-Xianzhou travelers seem to use in death rites. I'm guessing our guests here might recognize it. I swear he said coughing. Anyway, we checked him out. His record on the Xianzhou was squeaky clean. As for this caffeine thing... Wow, nadal nie wie, czym jest trumna. Coffin. Yeah, yeah. Either way, it definitely had something to do with funerals. There are lots of travelers on the Lafu, each with their own star system and death rites. I guess that must be Locha's line of work. Is there something up with him? Not but I have my reasons for wanting to investigate. What was he doing in the days leading up to the Ambrosial Arbor's resurrection? Pensna. Wybaczcie, niestety, ale chyba na chwilę będę musiał iść organizować trochę uspokajania piesa. Więc tak. Chyba zmuszony będę za chwilę, jeśli nie przestanie krzyczeć, zrobić ekran przerwy. Ale dobra, chyba się uspokoiłem. That's complicated. Come with me to the four square mirror. It'll be easier to explain. Okay. Exalting Sanctum is one of the Lafu's crucial central cities. The higher-ups are very concerned about security issues here. That's why there are so many Psycranes stationed in the area. Locha arrived on the Lafu a few days prior to the Ambrosial Arbor's resurrection. A
Up until the day before the resurrection, there was nothing suspicious about his behavior. Okay. I figured it out! The day before the resurrection, he appeared near the Ambrosial Arbor with Estelaron! Co? Oni by już wiedzieli o tym dużo wcześniej, gdyby to była prawda. Oh yeah, I guess. You're pretty smart. Sometimes. To miał być Belga Marzec? Naprawdę? Czy ty próbujesz mnie obrazić? Gdyby nie to, że bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, to mógłbym czuć się urażony. You lot are enthusiastic, I'll give you that. The reason I mentioned the day before the resurrection is because we have no idea what he did that day. Okej, okay, czyli nie wiecie co robił, w ogóle zgubił wam się na cały dzień. Okej. Okay. The resurrection brought about unusual yin-yang phenomena that caused the entire Psycrane system to malfunction. The image data from the day of the incident is beyond restoration, and the data from that day before was badly affected. O, kiepsko, chyba w takim wypadku. No teraz ważne pytanie, czy mogę nie spytać? We will, in due course. But we can't be too general. Specific questions are key. Not to mention, without a clear suspicion, it would involve multiple interrogations. Okay. So, if you feel this Lacha is suspicious in some way, make it known. Then I can arrange for his detention and interrogation. No dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale okej. Ale okej, dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, zgubili po prostu informację, co się z nim stało. Should I put this? He just looks kind of... Mr. Yang, you were going off of his appearance this whole time? I thought you had some super secret thing up your sleeve. Didn't your mom ever tell you not to judge a book by its... Cover. Sorry, what I mean is... Okay. It's difficult to explain, but... My instinct tells me this Lord Cha is involved somehow. Okay. Czyli instynkty ci to mówią. Apologies, I realize this is personal speculation. That's all okay. Right. Instinct is an important part of any Realm Keeping Commission investigation. There are times when my gut tells me something's not right, and there's usually a reason for it. I'm with you on this one. Be that as it may, as an official, I can't go bringing someone in based on a villainous appearance. Okay. Because if a complaint led to his dismissal, it would leave a blemish on his resume, making it difficult for him to advance his career for the next few centuries. Okay. Precise. No! What are you talking about? Anyway, if you want to investigate, I can grant you access to the Foursquare Mirror. Jingyan, you'll be assisting our esteemed guests in their investigation. Okay, mam asystentkę swoim własnym. Yay. Isn't it inappropriate for an officer of the Realm Keeping Commission to assist the public in investigating someone? Ah, not at all. Make sure you don't leave the commission. Just help them check the Psycrane footage. Okay. Keep me updated on progress. If you find hard evidence, I'll be there in a flash. One thing, though. Don't approach him. If you make a discovery, contact me first. Dobra. We're thankful that you're entrusting this to us. We'll keep it by the book. Oczywiście. Będziemy się pilnować wszystkiego. The Express crew keeps its promises. We won't disappoint you. No, okay. Jeśli Marcz mówi, że cię nie zawiedziemy, to wiedz, że się na pewno myli. Jej nie można ufać. Zbyt rozproszona jest. Jingyan, over to you. I need to get going. Understood. This might take you some time. Come and find me when you're ready.
Okej, zaczynamy questa. Jej, w końcu. Okej. Jako, że on się wylosował z tych, który się pierwszy zacznie, no to... kończę. Najpierw tego, zanim zacznę tamtego drugiego i... musimy z nim pogadać, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ja, gotowy. O, widziałem przy okazji jakąś kartkę do podniesienia. Będę musiał się nią zająć później. Official Dahao mentioned, the arbor caused unusual yin-yang phenomena, which affected the entire Cycrine system. We lost a lot of video footage, and for the image data we recovered, the timestamps are all jumbled up. Look, this is Mr. Luocha on the day prior to the resurrection. Okay. So we have to clean up and reorder the footage ourselves? Exactly. Thank you again for your help. This is your forte. Over to you. Okej. A czy to nie ty jesteś tym genialnym detektywem? That's right. And you're the sidekick. Jestem sługusem. Okej. Przeszedł przez ulicę. Udał się do dziwnego zakątka. Wygląda na to, że jest niebezpiecznie. Ale wygląda na to, że go tu nie obchodziło. Udał się tam z niczym... nothing but a sword in a hand. Więc nie wiem, czy to jest jakieś powiedzenie, czy tak po prostu, że miał miecz przy sobie po prostu i nic więcej. Wyszedł z małej karczmy bez żadnego ciężkiego bagaża. Wszedł do sklepu tego z książkami, wyszedł po chwili. Nic nie miał ze sobą. Patrzy w odległości na to Exalting Sanctum z trumną przy jego stronie. Możliwe, że dopiero opuścił tą łódź. Ja tak mówię ogólnie, to jest statki latające. Może czekał na łódź. Chodził trochę po doku. Po czym odstawił swój bagaż, pochylając się na barierkę i obserwując, jak łodzie mijają ten dok. Oh, what do you think? Any idea what the correct order is? Okej, ponownie wideo. Jaka jest kolejność? To nie wiedziałem, że muszę patrzeć na kolejność. Okej. Zobaczmy to jeszcze raz. Okej, pierwsze to było... idzie do zakamarka, wygląda nawet niebezpiecznie, ale go to nie obchodzi. Miał ze sobą miecz. Okej. Chodzi z małej karczmy... jak to się nazywa? Chodzi z karczmy... bez żadnego bagażu. Okej. Idzie do księgarni. A po chwili wychodzi. Nie ma niczego w ręku. Może że nic nie kupił. A czwórka to jest... patrzy w dystans. Ma trumnę i tym podobne. Okej. Dobra. Tylko nawet miał trumnę ze sobą, więc... albo znaczy to, że trumna będzie na końcu, czyli... jedna z tych dwóch opcji... z tych trzech opcji. Ale nie jestem pewien. Albo znaczy to, że z trumną tu przybył i potem ją gdzieś odłożył. A jako, że chodził po mieście sobie potem bez niczego, musiał zostawić ją w noclegowni. A noclegownia była na którym? Na dwójce. Okej. Okej, to niech będzie 4, 2, 3, 1. Może Melk jakoś totalnie myli, mówię. On skończył po prostu z trumną gdzieś, a przybył tu bez niej. Ale zobaczymy, czy mam rację, czy nie. Luocha exits the star skiff, enters Exalting Sanctum, goes into an inn, and puts down his luggage, including the coffin. Okej, jak na razie się zgadza trochę z tym, co mówiłem. But doesn't buy anything. Finally, he leaves and turns a corner into a dark alley. Okej. Logic in this is sound. Looks like the correct order. Nice work. O,
Jestem smart. Jestem smart. Możecie mi gratulować i bić brawo. Nice work indeed. Your sidekick to a genius detective after all. Czuję się smart. Where does this corner lead to? I checked the map and found a gate in this open area. Look, there's a small dock on the other side. He may have left on a star skiff. Why would he leave Exalting Sanctum via a secluded dock? That's so suspicious. Takie podejrzane. I don't think Mr. Luocha could have departed from there. The dock you're referring to is Yunshil Crag 999. It belongs to the Seat of Divine Foresight. It's only used during invasions. Okay, już mam tylko podczas inwazji. The gate is almost always locked. As far as I know, it's been locked for centuries and only gets opened for occasional inspections. Okay, czyli rzadko otwierają, a mimo to było otwarte, ja sobie tam poszedł. The question is, when did he leave? There's only one gate in this area, at least on the map. Miss Jingyan, does the remaining footage show anyone else entering or leaving this place? No, dawaj, dawaj. Move, czy ktoś jeszcze był, czy nie? But you'll have to wait a while. Most of the footage was lost, but at least there was a whole day of recording. There's a lot that needs checking and confirming first. Understood. Okay. Thank you. Okay. Dziękuję za twoją ciężką pracę. We'll be waiting patiently. Your assistance in this matter is what requires gratitude. I'll get you what you need as soon as possible. A, teraz możemy pogadać, by potwierdzić nowe rzeczy. Jakże wspaniale. I checked all of the footage we have of the open area. I say all. A lot of it was lost. Are the corrupted parts recoverable? Can we use the same methods again? For some of them, maybe. But I can't guarantee anything. I'll do my best, of course. It'll take more time. I can't hand them over just now. Okay, czyli musimy jeszcze raz to samo zrobić. Did you find anything in the remaining footage worth paying attention to? Only that someone left the area through that exit around 2 hours after Luocha's appearance here. Luocha's nowhere to be seen, though. Okay, czyli ktoś, nie wiesz, jakiś... Jakiś dziecko. Isn't this a scene from the Angler mystery? Ta nowelka uderzyła ci do głowy. Shush, you're being annoying. I'm not kidding. This is straight out of the book. Now that you mention it. I'm not sure I follow. The Angler's origin story, of course. He's a healer from the Alchemy Commission who gets on the wrong side of a mysterious organization called the Tea Society. Two agents in dark clothing wait for him to be alone and then poison him. Okay. Okay. The drug has the same de-aging effect as the Vidyadara's hatching rebirth. The angler gets younger and turns back into a child. From there on out, the angler pursues the Tea Society while solving all kinds of strange cases. Okej, brzmi jak jakieś typowe chińskie książki. Dziwne, albo jakieś inne takie, ale dobra. Czemu... Chyba cała społeczność jest taka okrutna, albo... Wygląda na to, że to mogło pomóc tym, którzy są... umęczeni mali. It wouldn't. In the book, the drug only de-ages the body. It can't repair damage to the soul. In other words, it's like molting. Not a true rebirth. Hatching rebirths are specific to the Vidyadara. Can humans also experience de-aging? It's just a novel. Who knows if something like that could happen in reality? I thought of it as soon as I saw this footage, though. Su Fong, the author, was a medical assistant in the Alchemy Commission. The medical principles of the novel are strictly grounded in reality. Okay, czyli taka jakaś realistyczna nowelka. True. If someone from the Alchemy Commission was suggesting it could be done, then there's always a possibility. So, March, what you mean is, the two people in dark clothing are Tea Society agents, and the child is a de-aged Luocha? To już trochę za daleko idzie. Mówiłem, że to będzie mem. Ja to czułem. Marzec nie nadaje na detektywę, jak ona już swoje jakieś fantazje nowelkowe tu zarzuca.
Cha gets turned into a child, then follows a mysterious duo in black. Oh, the plot thickens. This could be a kidnapping. Marcz, proszę cię. Ogarnij swoją fantazję. To nie czas myśleć o jakichś jednorożcach i tęczach i jakichś dziwnych historiach niczym moje syny. Proszę cię. To jest poważna sprawa. The child in the footage has black hair. Lorcha's hair is blonde. To prawda, kolor jest totalnie inny. Maybe he dyed his hair. Wow. Daleko idziesz tylko, żeby potwierdzić swoją teorię. Nie podoba mi się to. Marzec, odpuść sobie. I recognize this child now. That's Yinshu, the young shopkeeper at Spare Time Bookshop. Okej, okay, nareszcie ktoś tu sensem mówi. Nareszcie ktoś z sensem, okej, okay, czyli to jest dzieciuch, który prowadzi sklep z książkami. No de-aging, no angler. I dzieciak jest jeszcze dziewczynką. Detective's initial conjectures are bound to be wrong. Totally expected. Totalnie spodziewane, nie. The Cycranes weren't able to get a clear look at the two people in dark clothing. Let's ask Yinshu. Maybe she saw something. I'll keep trying to recover the lost footage. I'll contact you if there's a breakthrough. All right, let's go! Time to interview the witness! Marzec, ogarnij się, proszę. Dobra, zanim coś, tutaj mamy jakąś kartkę, którą może jestem w stanie ukraść. Oczywiście. Jakieś inne kartki jeszcze gdzieś są? Które przegapiłem, mimo tego, że już tu zaglądałem wielokrotnie. Chyba nie. Jeśli nie, no to fajnie, mam jedną kartkę mniej do skompletowania brakujących. Ale niestety, jeszcze nie wszystkie. I nadal wielu będzie brakować. Dobra, cicho tam, nie gadaj to. Mnie tu śpieszy. Muszę szybko iść do dzieciucha, podręczyć go różnymi rzeczami i tyle. Business hours aren't over yet. She should be nearby. You two go ahead. I'll wait here in case she comes back. Ty poczekasz. Let's go. Rozumiem, panie Welcie, ale jesteś pewien, że nie chcesz po prostu sobie poczytać książek? Wiesz, okej, obszar jest bardzo mały, więc pewnie gdzieś tutaj będzie w pobliżu. Musi być gdzieś tu naprawdę blisko, bo obszar jest totalnie mały. Okej, okay, investigate jakiś? Po 30 latach ostatnia edycja tego, tej całej serii książek. Okej. A może to nie było edition, tylko addition? Okej. Widzę, że mamy tutaj fanatyczkę tej serii. Dobra, nam to nadal nie jest, czego potrzebujemy. Away, czyli po prostu z dala na chwilową sprawę. Proszę przyjść później ponownie. Ja wiem. A są jeszcze jakieś kartki tutaj? Demoniczne, tajemnicze. Zdradzieckie, to chyba nie chcę to odkreślić. Po prostu mistrzowskie dzieło z Xianzu, czy jakoś tak dalej. Napiski supernaturalnego, teraz w sprzedaży. A supernatural tales anthology. Sounds like a good bedtime read. Might stop me daring to run to the bathroom at night, though. Aha. O, jeszcze jakaś kartka tutaj na ziemi. Hej, Yunshan, mam pewną sprawę do załatwienia. Proszę pilnuj sklep, kiedy mnie nie ma. Wrócę szybko, Yunshan. So she asked someone to look after the shop for her. But where are they? Looks like they must have left too. Hej. Yunshan, tutaj stoi. Are you manning the counter for the young shopkeeper of Spare Time Bookshop?
Huh? Young shopkeeper? You mean Yingxu? Yeah, I am. Something wrong? Can you please tell us where she is? Pewnie nie powie. Znajdź nazwę, sam nie wiem. Why should I? Because we're asking nicely? What's with the attitude? I can tell you. If you pay me 500 strands. Pay you? What is this? You want paying for a simple favor? Jej się zaczyna. Come on. No one ever tell you that information and intelligence are the most valuable commodities? This guy doesn't seem like the negotiable type. What should we do? Pobić go czy zapłacimy, ale nawet nie myślę kłamstwie. Ja nie chcę bić ludzi, nie jestem tego typu gościem. In your dreams. This is genius detective March 7's case. I should be the one paying. Yeah, same difference. Pay up. If you lie to us, we'll be back. I'm not that kind of person. Come on. Yinshu said she had a voucher for a food stall over in Exalting Sanctum. She wanted to use it before it expired. You know, she's not been gone long. Probably finishing up her food right now. Oh, 500 strails! 500! My purse is crying! Come on, let's go! Dobra, udało się. Przynajmniej w ten sposób udało się ją pomęczyć. Okej, jakiś research records. Dobra. Ale dobra, nie musieliśmy nikogo bić. Marsz straciła pieniądze, no wszystko super, wszystko super. Are you Yinshu? The shopkeeper at Spare Time Bookshop? Something we want to talk to you about. Marcz. Ja miałem już okazję poznać tę dziewczynkę. Gdybyś mi dała gadać, nie trzeba byłoby jej pytać, czy to jest ona. Yeah, that's me. Can I help you? You're heading back to the store, right? Let's walk and talk. I'll tell you all about it on the way. Okay. Let's go. No i oczywiście idzie. Przyszliśmy tutaj po to, żeby tam wrócić. Wspaniały design questów. Polecam. I remember that day. After I closed up the store, I walked around for a while. I was looking for a place to read. I found that empty area. It seems like a good reading spot at first, but then I noticed two people dressed in dark clothing and a blonde outworlder hanging around. Something didn't feel okay. Right. Okay. So I left. Dobra, czyli coś więcej się tutaj działo. The same way I did. So you just happened to be going the same way. Did you see what the outworlder was doing? Sorry. I was only trying to find a place to read. I didn't pay much attention to him. Or the two in dark clothing. All I remember is the two people in dark clothing. They smell pretty bad. I guess that's not much of a clue. Okay. Sorry I can't give you any useful information. Ta dwójka śmierdziała, najłatwiej mówiąc. Dobra. Warto zapamiętać. On the contrary, any information you can give is valuable. Thank you very much. Still, according to the Psycrane recordings, Walcha's final stop before heading towards the open area was your store. My store? Spare Time Bookshop? You're sure he came to... Oh, that's right. I remember now, he did pay a visit. Oh, how could I forget? He came in, looked at a few titles, and then handed one to me. An old paperback. Everything seemed normal, but after paying for it, he immediately tore off the title page. I was shocked, but he was grinning ear to ear, so I didn't... Okay, wygląda to, że kolejna ciekawa postać będzie jakimś tutaj złem. A szkoda. After that, albo to jest jakieś wielkie nieporozumienie. Ambrosial Arbor's resurrection the day after pushed everything else to the back of my mind. So, what was the book? The Angler Mystery. I was wondering what to do about it. I can't sell a book without a title page. But since you asked about it, here, you can have it. Znowu ta książka. Książka znowu się pojawia. Marzec. Mr. King's instinct was right all along. Locha is a villain. How could he do this? Tearing up a
a book as well written as the Angler Mystery. Unacceptable. Nadal jestem zdania, że to może być nieporozumienie, ale... Ale no. Warto sprawdzić to do końca. No, ale może to być nieporozumienie. Pamiętajcie, że często takie sytuacje istnieją. If I knew the answer to that, wouldn't that make me as evil as him? Let's not get ahead of ourselves. We're forgetting that the Realm Keeping Commission was initially investigating whether someone brought a dangerous object onto the Law Fu. Mm-hmm. Dahao and the others are probably not aware of what that dangerous object might be, but we know for a fact that it's the Stellaron. Uh-huh. I think that by removing the page, Law Cha may have provided us with a key piece of the puzzle. I don't understand. What does tearing out a page have to do with the Stellaron? Are you following Mr. Yang? Huh. Czy nadążę? Chyba. Może, że jest więcej do tego niż się wydaje? Albo... To stole może coś znaczyć dla jego współpracowników. Exactly. I think Law Cha may have friends on the Law Fu, and they're using the title page to communicate. That makes him even worse. How dare he use a book that praises justice for his evil plans? Nadal to może być nieporozumienie. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. I'm afraid evil plans are still within the realm of speculation at this stage. We have no way of knowing exactly what he did because the Psycrane data was lost. Widzicie? Welt to rozumie. Mimo tego, że on kojarzy tego gościa nie jako Luoka, czy jakkolwiek to mówię, że znowu zapomniałem, a jako kogoś trochę innego. I siostra nadal czeka na twoją odpowiedź, kto to jest, twoim zdaniem. Jeśli nie liczyć, że to jest Luoka, ten handlarz z dumną. Ale tak, idziemy dalej z tym. Nie, jest martwy koniec. Co nie? O, dostaliśmy wiadomość. Ja bym się spodziewał. Aż trochę czasu? Proszę wróci, bo znalazłem, naprawiłem trochę nagrań i mam coś, co może cię zainteresować. Okej, okay. Lecimy. Oj, siostra, zawiodłem się. Okej, okay. Już idziemy. Ale siostra, zawiodłem się. Bo ty tutaj więcej siedzisz nad 3D niż ja. A nie kojarzysz. Dajcie chwilę, ja aż czuję się zmuszony, żeby to po prostu pokazać. Ja muszę coś po prostu pokazać. Naprawdę, muszę. Muszę to pokazać, ja po prostu nie jestem w stanie tego nie pokazać. Pokażę jedną tutaj rzecz. Nie będę pokazywał więcej. I może ci to już kojarzy. No ale... Okej, okay. Po pierwsze spoiler, zła siostra, a po drugie, to już i tak powinnaś wiedzieć, o kogo chodzi. Jeśli to zadziała, to zaraz zobaczysz cię, piękny obraz. Nie chcę się go pobierać, proszę. Teraz ci to coś przypomina, czy nie? No dokładnie, jaka lama! Ja też tego nie kojarzyłem w początku, dopiero dzisiaj sobie to uświadomiłem dzięki flashbackom, które tutaj nam zaoferował Weld. Ale tak, zawiodłem się, siostra. Myślałem, że masz mniej lamiste skojarzenia.
Ciekawe, czy jest ten przypadek, czy coś więcej z tego będzie, ale no. Ale no. Oto to apokalips, tak zwany. Nice! You found footage of him leaving? Yes. According to the Psycrane recordings, he left the area 2 hours after he entered. Mm-hmm. Strange. Why spend 2 hours in such a confined area? He must have been up to something. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Sraczka czy afternoon nap? No czy afternoon nap? Maybe he spent all his money on Star Taro bubble tea and couldn't afford a hotel room. Woda, obie opcje są mało prawdopodobne, ale no. Wolałbym być tam niż sraczkę. Oddly specific, March. It's a shame no psycranes are installed in that area. We still have no idea what he was up to. This Lucha is getting more suspicious by the minute. I know Mr. Yang never wears his heart on his sleeve, but do you get the feeling he's a little restless? Mm-hmm. Musiał mieć problemy z tymi innymi Lokas, z którymi wspomniał. Albo nie nazwałbym tego niespokojnym, raczej takim trochę zniepokojonym. Don't worry about me. It's just my mind keeps wandering back to those other Law Chas I mentioned. Not the greatest memories. Okay. Oh, how does he always hear us? Well, I'm afraid I have some other business to attend to. Let me know if you need anything. You know how to reach me. Yeah. Thanks for the help, Miss Qingyan. Yeah. So, what did Law Cha get up to during those missing 2 hours? Podejrzewam, że może właśnie chodzić o tamtego, że może chodzić właśnie o to. I think it's high time Detective March took the gloves off. Oh? And what do you have in mind, Detective? Fieldwork? That won't be necessary, Mr. Yang. As the angler once said, a true detective operates as effectively from their armchair as from the scene of the crime. Mm-hmm. Okay. Lub by ująć inaczej, jestem zbyt leniwa, żeby zwiedzać okolice. Oczywiście, że to wybiorę. It's too early to start field work. We must wait until my deduction is complete. Then when we arrive at the scene, you'll see that the facts match my theory to a T. Well, seeing as you're so confident, let's give your idea a try. Yay! Mr. Yang is the best! Zobaczymy, co to za pomysł. Ready? I'm gonna start my reconstruction. Rekonstrukcję chcę robić. Dobra, okay, zaczynajmy. Here we go. Explaining a theory in front of everyone is more nerve-wracking than I expected. Okay. Okej, okay, zobaczymy, co z tego będzie. Okej, okay, będzie walka. Już mi się nie podoba. Przez tego dziada. Nie lubię tego dziada. Nie chcę tego dziada. Zabierzcie mi tego dziada. Nie akceptuję tego dziada. No, ale trzeba to trzeba. I dostajemy go do testów. Ponownie. Jak miło. Dobra, pytajmy się tylko, jaką drużynę chcemy. Mamy jego. Może to dwójkę jeszcze do tego. Mógłbym też kogoś pod wiatr, ale nie mam nikogo z wiaterem, więc... Taka drużyna może. Pewnie będę żałował tej decyzji, ale... No, niech będzie w ten sposób. Alright, I'll be using the angler's deductive method. Reconstruct what happened from the bad guy's perspective. Mhm.
Yeah. Będzie rekonstrukcja z oczu złoczyńcy. Drang, boję się. To jest dedukcja czy nekromancja? Panie, jak ja się boję. Muszę wybrać tą opcję. Chociaż ta druga też jest sensowna, to jest poważniejsza, ale pani Young boję się, to jest takie bardziej w punkt. No ale nie, bardzo mnie to kusi, ale nie mogę arruinować mojego konta takimi tekstami. Za trudna decyzja. Ale niech będzie to. Czy to jest dedukcja, czy nekromancja? Wybacz, siostra, spóźniłaś się. Zrób to. He took it with him, so it must have had some significance. Next up, I need to have a look at that map, Mr. Yang. He must have gone through that gate up ahead. No way he would have stayed put in such a small area for 2 hours. Miss Jingyan mentioned that gate is a military asset. It's locked all year round. Podawa jest ciągle zamknięta. You think that would stop the likes of Luocha? What kind of Stellaron smuggler would he be if he couldn't get past a door? Jakim byłby przemytnikiem Stellaronu, gdyby nie mógł przejść przez drzwi? Tak samo niekompetentnym jak my w naszych misjach ratunkowych, kiedy głupia brama zamknięta jest zbyt trudna do tworzenia. Po prostu musi być naokoło przez cały, powiedzmy, kilka dzielnic miasta, żeby po prostu być za bramą. Prosta odpowiedź. A lock like this can stop a girl like me? Girl. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że naprawdę zaczynamy już w szaleństwo. Fine, I'll be me. You guys will have to imagine his lines instead. Okay. Such a rudimentary lock. Easy pickings. No wreszcie już jest normalnie, ale okej. Okay. To było jego celem? Dobre pytanie. By the Stellaron. Na pewno. Sprzedawać Stellaronu. Ja rozumiem różne rzeczy, ale... z tą sprzedażą Stellaronu to bym trochę nie przesadzał. Ale dobra, to było easy. Something's not right. Why would they rendezvous at a military airfield? Dobre pytanie. Well, we're too law-abiding to understand bad guy logic. Hiding in plain sight, perhaps. Ooh, ale to jest mądrzejszy od Marcz. Kto by się spodziewał? This would have been too quick a route. And what's wrong with a quick route? Yeah. What's wrong with the quick route, Mr. Yang? We're trying to uncover what Luocha did during those 2 hours. But even if he repeated this route 20 times, it wouldn't have taken him that long. Wygląda to, że duel to rozwiąże tajemnicę. Come on, let's start over. You look like a tasty morsel. Those who dare to enter here must face a delicious fate. Marcz, proszę cię. Ja wiem, że ten potwór ma googly eyes, ale bez przesady. One tak nie brzmią i tak się nie zachowują. Your eyes are bigger than your stomach, foul villain. Have at you! Why is the monster talking now? Dokładnie, Walt. Czemu? You know, just a little dramatic effect. I wielka walka. Z Luocha i grupą naszych własnych, prywatnych postaci, które musimy tutaj dodać, bo gra nam nie pozwoli używać tylko jednej postaci w takich walkach, chociaż to byłoby dużo bardziej klimatyczne. Dobra, kilka ataków. Atakujemy tym obszarowo, te standardzik. Ta eksplozja dobije tamtą żabę, może. No, nawet się udało. Is that it?
Harriet. Don't mess with me. A chyba tobie, bo po mojej stronie wszystko wygląda na stabilne. Chociaż zależy w jakim względzie wywala. Jeśli chodzi ci o jakieś problemy z dźwiękiem przykładowo, to może coś być po mojej stronie. Ale jeśli chodzi o po prostu stabilność samej transmisji, to raczej po twojej stronie. Dobra. Była piękna walka. Są kolejne walki, które możemy ominąć. Ja oczywiście to zrobię, bo nie chcę się walczyć. I znowu coś będzie nie tak pewnie. At least I doubt things of that nature existed before the Ambrosial Arbor's resurrection. No, jestem się też zgodzę, że to wszystko trochę zbyt dziwne, że to wszystko było w takich miejscach, jeszcze zanim to się zaczęło. Is it really so far-fetched? We're already assuming that Luocha came here to sell the Stellaron to a bunch of cutthroats. May as well throw in some monsters here and there. To jest historia detektywistyczna, czy film akcja, bo czy to musi być tak stymulujące. Ale my nie szukamy zabawy, tylko chcemy prawdę poznać. Okej. Jeśli masz coś z internetami, to chyba bym się podejść, za chwilę zobaczyć. Ale lepiej skończmy chociaż tą misję, zanim się pożegnamy. No tak, jeśli masz jakieś problemy czy coś, to oznacza, że lada moment mi też może coś zacząć się wywalać, więc wolę zakończyć to, zanim będzie coś nie tak. Zdecydowanie, wiesz, podoba ci się to, panie Yang. Try to go with the flow. I didn't expect this place to be so treacherous. I'll need to be on my guard going forward. I wonder just who is the buyer interested in the Stellaron? The buyer is waiting there. Time to head over. Tu jest kupujący. Looking at the map, this place is well hidden. Finally! Mr. Yang approves detective. No, nie chciałem przerwać dialogów. Super lokacja. State your business. Welt wnosi fake. Coś jest nie tak i nie wiadomo czemu się to pyta teraz jeszcze Welt do wszystkiego. No, jakby brakowało mi takich rzeczy. Welt fake. Oczywiście. Gdzieś tutaj, ha? No to coś T-Society. Musiała dorzucić. Puara type of tea? That's right. He's a member of the Tea Society, so naturally he chose a type of tea as his alias. Okay. Hey, I'm talking to you. What's your business here? Can you tell him to be less aggressive? Oh, sure. Okay. Excuse me, sir. May I ask whether you're here on business or... Never mind. I have a delivery for your boss. I need to give it to him in person. If you could let him know I'm here. Okay. Delivery? Ah, yes, the delivery. The boss is waiting for you. I'm afraid I'll need to see some ID first. I wonder if Luocha has something prepared for this moment. A coś przygotowane? A to jest pewne rzeczy, których nie mamy. Co mamy? A, dwie rzeczy. Nawet nie jestem w stanie stwierdzić, co jest co. Skąd mam wiedzieć, który przedmiot jest, który jak nawet nie jestem w stanie zidentyfikować? Dobra, jak już będzie to. The code. So you're the one. Wait here a moment. I'll call the boss right away. Take your time. Poir takes the page and goes to find the boss. Before long, Luocha sees an imposing figure walking towards him. Okej. Czyli coś się zaczyna dziać. Boss, this is the one. He brought the delivery.
Okej, wybacz, spróbuję przerwę. Kaszel mnie złapał. To pom-pom, serio? Marcz. Naprawdę. Ja wiedziałem, że to będzie śmieszek i mem, ale to już jest za dużo. This is our boss, Startaro Bubble. Let's see this delivery and make it snappy. Serio, herbata mleczna. So what? This is the tea society, remember? Okej, Marcz naprawdę zbyt się angażuje w tą książkę. Not before I see the money. I'm sure you understand the rules of such a transaction. Save it. Show us the goods first. Easy now. The item in question is extremely dangerous. It's understandable that our friend here wants to take extra precautions. I'm not sure Pom Pom is the best casting choice for a gang boss. Też się z tym zgadzam. It kind of works, right? Who are? Give him the money. Happy now? Ready to hand it over? No. Be careful. Dangerous is an understatement with this item. I'll take my leave. I sobie wyszedł. Yes, you will. Permanently. Puar, get rid of him. A to już jest ostra przesada, serio? Nagle stwierdzili, że chcą go zabić. Selling a dangerous item to me makes you my accomplice. And I've got too many of those. To keep our little secret safe, I'm afraid I need to take special measures. Ale w sumie trochę się z tym zgadzam. No, Pom-Pom to morderca bez serca, udający tylko urocze stworzenie. Ale okej. Okay, no. When it comes to minor details, March can be very logical. As for the rest of the story. Tak, na jakieś niewielkie szczególiki może być naprawdę dobrze. Ale reszta historii niekoniecznie. Okej. Czyli Welta zmienili w coś, okej. To już jest naprawdę przesadzone. Okay. And there I was thinking you gangsters still had some decorum. Dobra. Great. Czyli kolejna większa walka. Jest jeszcze z tym dziadem. Można było się spodziewać. Nie lubię tych dziadów strasznie. Zawsze to powtarzam i zawsze to będę mówił, ale nie lubię ich. Najgorsze jest to, że zawsze po prostu czuję się zmuszony do tego, żeby... Jakby to nawet sobie określić, nie aktywować ich. Czyli dopóki on jeszcze jest w tym stadium spokojnym, to po prostu tłuc go najsłabszymi atakami, żeby tylko go nie podirytować. Niestety. Taka już moja natura i nie jestem w stanie nic z tym zrobić, żeby go przekonać. Żeby samego siebie przekonać do zmiany podejścia. Tam? Ok, jest już w trybie wściekłym, to teraz można zarzucić wszystkie ultimate'y naraz. Typowe. Typowe, mnie naprawdę jak walczę z tymi botami. Strasznie. I to szczerze mówię. Dobra. Dobra, no i milion turów. Od Silly, najbardziej niezawodnego follow-up ataku, jaki istnieje. Aktywujemy sobie już ten efekt przy okazji. Żeby mieć trochę lepiej przez chwilę. I teraz wszyscy będą się delikatnie leczyć przy każdym ataku, więc jej. Nawet jeśli nie są to wielkie damage, to przynajmniej piękne leczenie. Więc już mi się gość podoba. I jak mówię, mam sporą szansę, żeby nikt go przyszedł.
sporą, ale nie jest to nadal gwarancja, no bo... Jak wiemy, 50-50 istnieje. Ostatnio, no, zrujnowało mi prawie szansę na zdobycie generała. No, wydaje mi się, że większość z nas będzie go potrzebować, bo to jest świetna postać, jak tak patrzę. Może nie będzie totalnie meta, bo... No nie bije damage'a. Wiele osób pewnie zaraz powie, że tarcza i bicie damage'a jest większą metą niż leczenie. Może na odwrót. Ciężko mi stwierdzić. Ale właśnie to, że on się skalił od ataku, pozwala mu nawet jego podstawowym atakiem, no... bić wystarczające obrażenia, żeby... był tak akceptowalny w momencie, kiedy nie potrzeba rzucać kolejnego leczenia. Przecież my nie ukrywajmy, nadal to nie będą najwyższe obrażenia, ale to... I znowu wszystkie... Ja tu chciałem 4 ultimate rzucić, ale nie. On sam zdecydował się zginąć od kosmicznego dziada. Darn it! This isn't over. Fights like these don't go unnoticed in Exalting Sanctum. Cloud Knights could show up at any minute. Better get going. And so Locha has to make a break for it. But where to? Let me have a look at the map. Aha, gotcha! Yeah, no, zależy jak na to spojrzeć. Teraz są tutaj ci rycerze patrolujący, nadal nie chcemy się z tym bić, więc uciekamy. Halt! Who goes there? Uh-oh. His only escape is... Jedną ucieczką jest walka! A jednak nie. A nie, dobra, jednak ma jeszcze jakieś wsparcie i uciekł. Okej. Tylko czy on na pewno zniknął? Jesteście tego pewni, czy nie? Mi się wydaje, że nie wiem, przez Dunhangę bez tej sobie łazi. So, who was piloting the Starskiff? I'm not sure either. The pilot didn't show themselves, so let's just assume it was him. Serio? Czemu mnie jeszcze w to wciągasz? March, as much as I enjoyed your deduction, I do have a few questions. For example, if Lawcha took flight from the dock, how could he appear in Psycrane footage 2 hours later? No i widzicie, błędy! Also, the dock is a military installation. The Cloud Knights would be on the scene at the slightest disturbance. How did so many monsters show up without warning? Też się z tym zgadzam. Not least, even if Law Cha did encounter all of the troubles you described, it wouldn't have taken him 2 hours to escape. Ponownie się zgadzam. You're right, Mr. Yang. I guess I can't compete with the angler just yet. Aha, chciała być lepsza po prostu od tego całego rybaka. Time for some field work. Maybe the answers to our questions are waiting for us at the scene. No kto by się spodziewał? To nie tak, żeby to proponowaliśmy od początku. That might be the best approach. Let's go. Wow, w końcu tam pójdziemy. A nie tylko jakieś dziwne histerie myślane przez Marca. Już nie idziemy nawet, tylko szukamy tutaj jakichś rozmów. Okay. He's got blonde hair, and judging by the way he's dressed, I'd say he was an outworlder. An outworlder with blonde hair? Could it be? May I ask what you're looking for? Kto by się spodziewał, he saved our life. O nie! Kto by się spodziewał? To wcale nie był jakiś złowieszczy coś. Since when did we start sharing a life? Bakken, we're not rehearsing. Excuse me, gentlemen. Would this blonde-haired, life-saving outworlder bear any resemblance to... Oh, that's him! Mr. Locha! He rescued both of us! Can I ask when this rescue occurred? It was... the day before the Ambrosial Arbor came back to life. No kto by się spodziewał? We were planning to thank him properly, but in the aftermath of the Arbor incident, we never had the time! Are you two... the people in dark clothing? What's with the wardrobe change? Dark clothing? Oh, I know what you're talking about. What a pair of clowns we are. Dark clothing. We fell into a ditch. Wait, what?
Oczywiście. There we were, looking for a spot to practice our new routine. We found a place, eventually. A little dilapidated, but nice and quiet. Shame about the giant ditch. I lost my footing and slipped right in. My associate here, Forth, yelled after me, "Don't panic! Forth's got your back!" 2 seconds later, he landed on my back. Okay, albo dobrze kłamie, albo na pewno są jełopami. Unfortunately, the ditch was connected to a sewer outlet. We were covered head to toe in... Anyway... I assume that's why you thought we had dark clothing on. A dignified story, I'm sure you'll agree. Czyli wpadł do dziury sobie i ścieki się na nich wylały. No wonder Yinshu said she had to cover her nose. No i to tłumaczy, czemu śmierdzieli. Anyway, thankfully Mr. Lorcha was passing by and dragged us back to dry land. It took all his strength, I'll wager. Okej. A co tak konkretnie zrobił? A thousand thanks, kind stranger. Without your bravery, we'd never have gotten out of that ditch alive. No, sir. That if you ever need anything, and it's within our power to help, you can count on us. Even it's beyond our power to help. That's too kind of you. It was nothing, really. Nonsense! You went out of your way to... Don't worry about it. You should head back home now. Take care. No! We can't thank you enough! Okay. Oh, one moment, both of you. That sewage could well contain harmful compounds. I'm something of a doctor. Let me give you a prescription. Make sure to use the medicine okay. And get some good rest. Medic. There you go. Okay. I don't know what to say. Sorry to trouble you. We'll take our leave now. Be careful on the back. Wouldn't want to find ourselves in another ditch now, okay. Would we? Okay. Dobra. I oto jak jednak nie był złym gościem. Albo chyba nie był. Jeszcze zobaczymy, co to za ten, za recepty dostali. Jeśli będzie normalna, jej, jest dobry gość, nie ma żadnych problemów. Jeśli będzie tak samo niebezpieczna jak, powiedzmy, to coś, co dostaliśmy w wątku głównym, uwaga, spoiler, no to zły gość jednak. A paper flower? That's beautiful. Did Luocha make this? That's right. He wrote down the prescription and folded it into shape. A man of romantic sensibilities, one might say. The paper looks familiar. Can I open it? Okładka to pewnie będzie. Of course. We'd already opened it when we showed it to the pharmacy. Pewnie to będzie ta cała okładka. We were planning on handing it over to the Realm Keeping Commission. We suspect it's probably our best chance of tracing him. We can take it off you. We'll let you know when we find him. Okay. Let me see. Of course! Uwaga, i będzie to okładka, jestem tego pewien. What is it? It's the title page of the Angler Mystery! Stan tytułowa okładka, nie jestem pewien, ale... Tak jak myślałem. The prescription's on this side, but on the back there's... Huh? So that's what this is all about? Co jest takiego z tym? Dawaj, gadaj. Nie! Piękne. Już rozumiem, czemu kupił książkę, wyrwał okładkę. Jeśli to było tam wcześniej. Wybaczcie, że śmieję jak głupi, ale... Do następnego czytającego. Zabójcą jest Chang Heng. Nie film pana czy szczęci bratanek, ale... I teraz... Chang the Ninth. Albo to jest gościu jakiś ze świata Genshinów, albo bardzo podobnie się nazywa jakiś ze świata Genshinów, ale tak... Mój najukochańszy... Z wyrazami po prostu najlepszymi, najserdeczniejszymi życzeniami... Nieśmiertelny spoiler! The immortal spoiler? Some people just wanna watch the world burn. Czyli podwójnie chciał uratować sytuację.
I'm starting to think the Lo Chao we envision doesn't square with a real one. Would a villain do a good deed like this? Dokładnie. Widzicie, on jednak jest tym dobrym gościem. Jednak mówiłem, że pewnie tak będzie. Pomógł tamtym, dał im receptę i jeszcze usunął się stronę ze spoilerkiem, przez co nikt nie będzie miał spoilerków aż tak dużych. A poza tym, że wszyscy grający w grę mają spoilerki do tej serii nieistniejących książek, które pewnie nigdy nie zostaną przez nas nawet dotknięte. Book and tore off the title page to protect people from the spoiler. He must be a fan of this book too. I knew Angler Mystery fans couldn't be bad. March, to nie tak, że ty go oskarżasz o najgorsze rzeczy we wszechświecie. Nie, wcale tak nie było jeszcze parę minut temu. Nie, skończę znowu, nie. Koniec. I teraz wiadomo czemu, jakimś cudem będzie siadał do pociągu. Okej. Mam achievementy, więc jej. I teraz tak, żeby nie było, odbiorę te achievementy. Co ważne, potem jak je odbiorę, wysyłamy Warpa numer 61. I na tym będę kończył streama. Następne rzeczy będą w następnych dniach, może nawet jutro, może pojutrze, się zobaczy. Mówię dlatego, że dostałem informację od domowników, że mam parę, że prosiliby, żebym pomógł z paroma sprawami. Poza tym, że no nie mogę niestety przedłużać transmisji, kiedy są takie ważne rzeczy. Ale wysyłamy Warpa. 71 i niestety będzie to tradycyjne coś, więc pup, tak zwany. Dobra. Jeszcze nie dostaliśmy niczego lepszego, ale muszę jeszcze wejść na pociąga, bo może go spotkamy jeszcze od razu. A, jedna z jakiejś informacji. Spotkamy gościa tutaj. Dostaliśmy SMS-ka. Najpierw SMS-ek, potem idziemy z nim pogadać. Będziemy tu niedługo? Rozumiem, dzięki. Uważam, że nie miał z tym wszystkim sprawy, ale... Możemy tam podejść jeszcze raz i zobaczyć, więc teoretycznie może tam jeszcze jakaś inna aktywność będzie, ale zanim coś, to musimy się przywitać. I must thank Don Hung for his invitation. This journey upon the Astral Express has been well worth my while. Okay. Interstellar warp jumps with merchants are often dull and rarely ever feel like an actual journey. Okay. The Astral Express. The Cloud Strider really was an taste. Okay. Kim jesteś? Oh, forgive me. I forgot to introduce myself. I'm an interstellar merchant. My Xianzhou registered name is Yorcha. Okay. I met an acquaintance of yours several days ago named Don Hung. He invited me to board the Express, should I have the time, and so, here I am. Astounding. Ale to jest głupi. Retro design of this locomotive. On widział go na kamerach? Ej, tak udaje, że go nie zna. If only our own spacecraft could be modified in such a way. Więc zmień go. Now that would be something. But on a merchant ship, load, security, and sterilization take precedence over creature comforts. No, prawda. Te kupieckie muszą być bardziej bezpieczne dla towaru niż dla ludzi, niestety. Comfort comes second to business. We generally use the company's mass-produced transport ships. Such a train can be likened to a solitary candle in the darkness of night. Okay. One may peer upon civilizations where strife, hardship, desperation, and sorrow exist seemingly in a separate plane of existence. Ja muszę się zgodzić, jest trochę reumatykiem. Ale okej, pogadaliśmy z nim i mogę coś jeszcze sprzedać, czy już nie? Niestety nie. Ale okej. Mamy... Watcha na pociągu. Okazuje się, że nie był taki zły. I czy można spytać Welta? Nie. Niestety nie można spytać, o co chodziło z tamtym. I nadal nie mam odpowiedzi, czy to jednak jest Otto Apokalips, czy jednak... jakimś cudem to nie jest Otto. No cóż, może kiedyś gra nam to powie.
albo jakieś dialogi, jeśli się go ma jak postać czy coś. Tak czy inaczej... No cóż. Dziękuję wam za to. Nie najdłuższe spotkanie. Żeby nie było, obiecuję, że niebawem postaram się zrobić kolejne. Questy nadal pozostaną nieruszone, czy questy w sumie. Ostatniego nadal jeszcze nie mamy. Jedne co to może zdobędę Equilibrium. Jeśli tak będą ogarnięte postacie. Przy czym, szczerze mówiąc, nawet jeśli nie będą ogarnięte. Przed następnym poniedziałkiem postaram się je zrobić, bo ważna informacja, im wyższy poziom Equilibrium, tym lepszy nagrodę macie ze Simulated Universe, więc tak, warto, żebyście o tym wiedzieli. Również i wy. A teraz, jak mówię, ja znikam, kończę i dzięki wszystkim, którzy tu byli, nawet jeśli nic nie pisali na czatach, tak jak to niektórzy mają w zwyczaju. A więc, no, trzymajcie się, hej, czy coś.